Cześć, siemano, z tej strony Wyklęty, a ja was zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Kangurek K.O. Tajemnice Wulkanu. Tak, słuchajcie, niespodzianka, badum, moi kochani, pojawiam się z powrotem na YouTubach, sam w to nie wierzyłem. Aczkolwiek się udało, 3-4 dni, słuchajcie, walki z tym komputerem i wreszcie przyniosło to jakieś efekty. Od razu, słuchajcie, mniej więcej mówię. Przeszedłem tę grę, nagrywam to jeszcze raz, abyście to po prostu mogli zobaczyć, już wiem mniej więcej co i jak. Więc niestety elementu zaskoczenia nie będzie, ale z drugiej strony będzie ciekawy gameplay. Jak to po kolei przechodzić, bo już mniej więcej słuchacie co do tego wiem. A co było, słuchacie, z komputerkiem, co jest bardzo ciekawe. Momencie, znajdźmy tu pokrętło. Tu gdzieś powinny być pokrętła, ale ich nie widzę. Dafuk? Ej. Słuchajcie. A ja tu widzę, że niestety chyba przez to właśnie, że zdobyliśmy ten ostatni artefakt, wykasowało nam pokrętła i nie możemy teraz znowu się w to zabawić. Dobra, słuchajcie, ja wam to pokrótce wytłumaczę. Musicie przede wszystkim ustawić te wszystkie te niebieskie pola, jakie widzicie, w jednej linii. I wtedy wam się ten artefakt, który tam powinien być, wam się ukaże. O, konkretnie, spacer teraz nacisnąłem w tamtym oto miejscu, tam gdzie to coś czerwone. I potem, słuchajcie, w razie czego, jeżeli tam wejdziecie, to się pojawi pułapka wam, ten cały piedestał, który tam mniej więcej widzicie, nagle się zniży totalnie do dolnego poziomu, lawa też się zniży i będziecie musieli szybko się ewakuować, bo cała ta lawa zacznie z tego zbiornika się wylewać i to aż, słuchajcie, na poczubek tej całej studni, więc trzeba będzie naprawdę bardzo szybko śpieszyć się, słuchajcie. Będziecie musieli się śpieszyć. W razie czego, to tu macie coś takiego jakby ten schodek. Musicie tutaj dotrzeć, więc musicie jeszcze jednocześnie zapamiętać drogę, która powinna mniej więcej tam, widzicie, macie tu te całe tam takie blokady, nie blokady, czy cokolwiek to, słuchajcie. Jest, musicie zapamiętać mniej więcej kolejność, żeby szybko tu się dostać i tym tutaj schodkiem, który tu widzicie, się przedostać na górę. Ja aczkolwiek poradziłem sobie troszeczkę inaczej, w ten sposób, który dopiero co przed chwilą zobaczyliście. Po prostu o lawę, że tak powiem, się sparzyłem, dodatkowo podskoczyłem i po prostu mi starczyło na to, żeby się szybko ewakuować. No ale niestety widzę, że tutaj niestety to nie zadziała w ten sposób, dlatego my się po prostu ewakuujemy tutaj szybciutko i przejdziemy do finalnego bossa, bo to już jest, słuchajcie, końcówka sama. No i tak, ewentualnie opowiadając, aha, tu po prostu zabawa ewentualnie polega na tym, nie stresujcie się na spokojnie, lawa będzie z dołu, słuchajcie, coraz bardziej wbiła w górę i w górę, a wy po prostu spokojniutko sobie będziecie w górę sobie lecieli i tyle, słuchajcie, na ten temat. No ale tak, ewentualnie, co, słuchajcie, było z dyskiem? Znowu mi się rozwalił dysk, chciałem nagrywać ostatni głos już, bo już czułem, że dysk dłużej nie wytrzyma. Niestety sprzęt mnie uprzedził. Nie zdołałem nagrać jej ostatniej części recenzji. Dysk mi się rozpieprzył. Zacząłem, słuchajcie, szukać po internetach. Doszedłem do wniosku, że trzeba sprawdzić te całe back sektory, czy może nie muszę wyzerować tego dysku. Wówczas się, słuchajcie, wpatrzałem na tą całą płytę moją ratunkową, robiłem te całe testy smart i cały czas mi wyskakuje, to mnie strasznie dziwiło. Twój dysk jest w porządku. Cały czas taki zielony ptaszek był, że dysk jest nieuszkodzony. Wszystko z dyskiem jest w porządku, stwierdziłem. Zrobiłem dodatkową kontrolę peceta. Kolejne 2 godziny to, słuchajcie, trwało. No i dalej wszystko zielone, wszystko, słuchajcie, ładnie, pięknie niby wygląda, a komputer cały czas mi nie działa totalnie. Już nawet instalator mi nie chciał się, słuchajcie, włączać. Do tego już poziomu, do instalator nie włączać, instalować się prawie nie chciał, bo instalowało się wolno w cholerę. Do tego to powoli dochodziło. Włosy sobie już wyrywałem, postanowiłem zrobić solidniejszy, jakby to, słuchajcie, taki trochę skan. Ściągnąłem taki fajny program, wypaliłem go na płytę, bo akurat ta płyta ratunkowa mi w tym pomaga. Umożliwia mi, słuchajcie, taką opcję. Tędyk, słuchajcie. Wypaliłem taki MHDD, tak się nazywa ten program. Ogólnie do skanowania dysku, naprawy twardego dysku, nawet, słuchajcie, do uszkadzania można go tym programem spokojnie sobie uszkodzić jakikolwiek dysk twardy. Zrobi tak zwane logiczne bad sektory i się da naprawić, ale dane może stracić. Można stracić. Fajną wiedzę nabyłem, słuchajcie, w związku z tym. No ale tak, momencie, wydostajemy się z tego zatupia. Sprawdziłem ten program, zacząłem go skanować i raz, zaczął mi, znalazł jeden bad sektor, ale co jest, słuchajcie, właśnie, wcześniej co wam powiem, co jest bardzo ciekawe, nagle zauważyłem, że on wywalał mi informację, nagle przestawał skanować i to kilka razy robił i nagle wyskakiwała mi informacja, tłumacząc na polskie oczywiście, że dysk został nagle rozłączony.
I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawa sprawa, bo tu już nie tyle co dysk jest uszkodzony, a po prostu staje się rozłączony. I już wtedy podejrzewałem, że prawdopodobnie coś mam z kablem. Zrobiłem pierwszy test, zlokalizowałem bad sektor, zrobiłem drugi test. I tam, gdzie był ten bad sektor, czyli ten uszkodzony mniej więcej sektor, nagle się pojawia zielone światełko, tak zwane zielone światełko. Ogólnie się pojawia, że wszystko z tym sektorem jest w porządku. Wtedy zwariowałem, napisałem na elektrodę, dałem im już totalny raport smart, już tak ogólnie tekstowy. No i chłopaki faktycznie mi poradzili, zmień kabel. Zmieniłem kabel, słuchajcie, i... Mua! Tyle, słuchajcie, działa. Nie ma żadnych problemów, zero lagów, nic. I te wszystkie problemy, przez którymi, słuchajcie, męczyłem się cały, ale to cały miesiąc chyba, lub nawet może półtorej, to było spowodowane głupim kablem. Wystarczyło go zmienić i wszystko wróciło, słuchajcie, do normy. Wszystko jest w porządku. Co jedyne ciekawe, że jeszcze co wam muszę powiedzieć, ewentualnie się męczyłem, ponieważ nie miałem jak zapisać tego pliku tekstowego, nie chciałem się przypisywać. Co ciekawe, całe szczęście, mam stację dyskietek. Okazuje się, że program obsługiwał te, słuchajcie, dyskietki. Odpaliłem dyskietkę, zapisałem wszystko na niej, później musiałem, bo płyta ratunkowa akurat stacji dyskietek nie przyjmuje, za nowy system. Z instalatora w MS-DOS-a wlazłem. Przekupywałem to na dysk D, później znowu załadowałem płytę ratunkową i już miałem, kochany, słuchajcie, raport. I już z tego wynikało jasno, trzeba, słuchajcie, nowy kabel ściągać. Z nim, no, wiele tutaj nie pogadamy, bo nic tam nowego, chociaż nie. Dobra, tam się dostać? Wspaniale! Jesteśmy uratowani! Lotek jest uratowany! A może dowiodłeś, że potrafisz pomóc naszej wiosce! No dobra, ale tam się niestety chyba niestety... No, nie odpala nam. No i słuchajcie, komputer wszystko ładnie działa, więc na okres, słuchajcie, około tygodnia, zaraz wam jeszcze wytłumaczę, wracam na YouTube. Wszystko też będzie, słuchajcie, na FB. Przerwij grę. Dobra, tu wam słuchajcie, pokazałem. A teraz, słuchajcie, zrobimy troszeczkę co innego. Na całym szczęście jeszcze zapisałem na innym save'ie. Teraz sobie załaduj grę. 97, nie, bo tutaj, o, 90%. I tu, słuchajcie, akurat wlazłem przez te drzwi i znalazłem się mniej więcej, niech się tu załaduje gdzieś tak. Tutaj, o, widzicie. Główna komnata, słuchajcie, z bossem. W tył się nie da wycofać. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, nie wiem, magiczne drzwi, to wiecie, może, nie wiem co. I słuchajcie, idziemy tutaj. I tak, słuchajcie, dlaczego mniej więcej tydzień inaczej? Od razu wam mówię, udało dostać mi się, słuchajcie, na studia, zostałem zakwalifikowany, bardzo z tego powodu się cieszę. I tak, słuchajcie, mniej więcej. W poniedziałek, nie powiem wam w jakim mieście, mniej więcej się będę uczył, to pozostanie owiane wieczną tajemnicą. O, tutaj widzicie lotka, który jest uwięziony. Momencik. Wow, udało się! Dotarłeś do mnie! Wypas, bo już tak mi się to gorąco robiło. Tu gdzieś w pobliżu jest ognisty koleś. Na luzaka go pokonasz i mnie uwolnisz. Błagam! Tak, na luzaka. Faktycznie, na luzaka go pokonałem. No, głównego bossa całej gry, na luzaka. No, dobrze. Dobry masz humor, lotek. No, ale tak, słuchajcie, mniej więcej. Udało dostać mi się na studia, bardzo, ale to bardzo z tego powodu się cieszę. Jedyne, co tego muszę zrobić, to słuchajcie, w poniedziałek bądź wtorek, ale będę już jechał w poniedziałek. Przepraszam was serdecznie. Pojadę, słuchajcie, w poniedziałek złożyć papiery i wtedy oficjalnie, już pełnoprawnie będę studentem, słuchajcie. I będę musiał się przenieść do tego nowego miasta. Już chciałem wam powiedzieć. Jeszcze wam, słuchajcie, nie powiem, gdzie się uczę. Już będę musiał się, słuchajcie, tam przynieść i tak prawdopodobnie będę mieszkał u dziadków, słuchajcie. Jeżeli się uda, zobaczymy jak to będzie, słuchajcie. Różnie z tym może być. No i tak, słuchajcie, sprawa mniej więcej wygląda tak. Że prawdopodobnie nie będę miał internetu. Dwa, że w ogóle nie wiem jak będzie, słuchajcie, z komputerem. Prawdopodobnie przez jakiś okres czasu też nie będę miał w ogóle laptopa. Z tego co wiem, mam go... chyba go dostanę, nie jestem pewny. Istnieje szansa, że go dostanę, ale jeżeli go dostanę, nie będę wiedział w jakiej jest jakości. Więc słuchajcie, co robimy teraz? Wykończę teraz wszystkie... Postaram się dojść do jak największego końca... Do końca, słuchajcie, do końca, wybaczcie, nie wiem, się. Do końca wszystkich serii, jakie mamy, co oznacza tak. Skończymy teraz, jest ostatni odcinek Kangurka KO. I teraz zamiast tego Kangurka KO, zamiast nowej serii, wejdzie, słuchajcie, teraz Kulturez 2. Po prostu będzie dwa razy po odcinek, że tak powiem, wiecie, na cały ten cykl, jaki mam obecnie, nie? Chodzi o to, żeby jak najszybciej wykończyć te wszystkie gry.
żeby w tym tydzień się uporać, bo słuchajcie, prawdopodobnie to około tydzień, półtorej posiedzę jeszcze w moim mieście, koło tygodnia, słuchajcie, półtorej, więc w ciągu tego czasu, jak tu siedzę, chcę skończyć wszystkie serie, jak się da po prostu dobrnąć jak najszybciej do końca lub chociaż do tej maksymalnej końcówki chcę dobrnąć. A jeżeli już, słuchajcie, będę w tym mieście, dostanę laptopa, jeżeli będzie spełniał odpowiednie wymagania, mam taką nadzieję, to na czym to będzie polegać? Prawdopodobnie nie będę miał internetu, więc to będzie, słuchajcie, tak, że mniej więcej się pojawię. Nagle się, słuchajcie, będzie odcinek informacyjny czy cokolwiek i odcinki będą pojawiały się raz na, załóżmy, tydzień lub raz na połowę tygodnia, z tym, że załóżmy będą od razu te trzy odcinki naraz szły, nie? Że za poniedziałek, wtorek, środę, to załóżmy, że w środę wyślę, to od razu za trzy dni będziecie mieli, słuchajcie, jeżeli tak się uda, no bo mam nadzieję, że w ten sposób to dojdzie. Mam tu całą, słuchajcie, już kolekcję gier, płyt, nie płyt, różnych tu nakupowałem, słuchajcie. Już wcześniej jakoś to się namagazynowało. RPG makierówek, też mam dwie, słuchajcie, bardzo ciekawe tytuły, też bardzo chciałbym wam pokazać, w nie zagrać, podpowiem, że horrorowe, mam ochotę w nie zagrać, akurat mam ostatnio dość takich już gier RPG może pod tym względem z RPG makera, więc... No słuchajcie, mogłoby być ciekawie, no mam nadzieję, że jakoś to się uda, no zobaczymy jak z tym, słuchajcie, będzie. Nie gwarantuję, że wszystko będzie, słuchajcie, z tym w porządku, bo internet różnie może z tym być, no ale jak się uda, to zrobimy. No i przede wszystkim od razu wam mówię, zaglądajcie na fanpage'a, a z tego fanpage'a to już się zrobił nie fanpage, a blog, tak to się przerodziło, bo ciągle filmiki jakieś, piosenki wrzucałem, do gry, do linki do gier wrzucałem, do wszystkiego samego innego badziwia i z tego zrobił się, słuchajcie, jeden wielki blog. Więc o, słuchajcie, jak będzie coś się działo, będę tam, słuchajcie, wrzucał cokolwiek ciekawego, innego, jakieś gry, filmy, nie filmy, piosenki, nie piosenki, to polecam tam, słuchajcie, zaglądać, bo wrzucam na, słuchajcie, informacje. I teraz, słuchajcie, dwie sprawy. Teraz, skoro już skończyłem, słuchajcie, gadać, to tak. Tu mamy komnatę bossa, ale od razu co wam chciałem pokazać. Dziwią mnie dwie rzeczy. Nie wiem, czy oni, a twórcy to robili to tak po prostu, żeby zaprojektować sobie planszę. Ta dróżka, ponieważ ta dróżka dosłownie prowadzi donikąd. Nie wiem, czy to miał być jakiś easter egg, którego ja nie widzę. Widzicie, tu droga się kończy. Tam z tyłu, tu mamy, no w sumie, słuchajcie, jakieś kamulce. Tu nic nie mamy, nie mam pojęcia, tu nie mam, słuchajcie, w ogóle, nie wiem, zerowe ilości jakiegokolwiek dynamitu, nie wiem, później może jak będę wracał, ale niestety chyba po pokonaniu bossa, jak dobrze pamiętam, się gra restartuje. Więc nie mogę za specjalnie restartuję, przenosi mnie na po prostu z powrotem do wioski, więc nie mogę, słuchajcie, za specjalnie zajrzeć tam, nie? I druga sprawa, że mamy tutaj coś, nie mam pojęcia co to jest. Momencik, dobrze wląduje. Tu jest jakaś jaskinia znowuż i nie mam zielonego, słuchajcie, pojęcia co to za jaskinia. I co z nią da się zrobić? Nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, to do mnie, słuchajcie, przynosiło, aczkolwiek jeżeli mnie nie przeniesie, to... Bo wtedy może nie wiem, że zapomniałem, już nie pamiętam tego do końca. Postaram się, słuchajcie, to tam wpaść, zaraz zobaczymy mniej więcej. A teraz zmierzamy, słuchajcie, do komnaty bossa. Tak to my się nie bawimy. Okej, i słuchajcie, teraz ogarniemy sobie tego całego fajnego, godnego przyjemniaczka, który odpowiada za te wszystkie, słuchajcie, potwory. Tutaj widzicie. Ognisty demon, jakby można było się, słuchajcie, spodziewać, a czego się nie spodziewałem, w sumie te wszystkie potwory są jakby ogniste, więc no, można było, słuchajcie, podejrzewać. O, właśnie, on tutaj zawali to wszystko. No i tak, słuchajcie, weźmy tu sobie życie, nie możemy. Okej. Okay. On teraz przywołuje potwory. Faza taka pierwsza, przywoływanie potworów. My musimy te potwory ogarnąć, słuchajcie. Chodź tutaj, przyjacielu. Okej, okay, on za pierwszym razem, widzę, padł. Jak widzicie, on tu troszeczkę leciutko się wkurza, że lejemy mu potworki, ale powkurza się jeszcze bardziej, bo tym razem to... Au! A, zapomniałem o tych chłopach. Tutaj zostawia taki bardzo niefajny odcisk. Okej, załatwiliśmy potwora. Oni trochę niezadowolone, ale spokojnie, mu podupy też się dostępanie. Pierwsza faza, słuchajcie, omijamy. O, te kamulce takie, widzicie, próbuje nas zionąć ogniem, ale średnio mu się to udaje. Momencik. Tu przeskakujemy i oni jednocześnie, słuchajcie, tym momencie niko trochę ochłonie, właśnie. Nie wiem, jakieś wywołuje falę ciśnienia czy coś i słuchajcie, to przywołuje. Oh fucking! Okej, daliśmy radę. Nie zauważyłem, żeby tu był, słuchajcie, jakiś limit na czas, że to trzeba koniecznie się śpieszyć. No i tak, słuchajcie, lejemy prawo. Proszę, przygwoździło mu łapy. Drugą stronę, słuchajcie, przygwoździło mu łapy. I teraz pakujemy kochalną ilość trotylów prosto do jego paszczy. Proszę bardzo, przyjacielu. Nie mogę obracać. Na zdrowie!
Nie, pewnie, że smaczne. No smaczne, no mówiłem, że będzie smaczne. Proszę. Teraz przywołuję kolejną fazę potworu, falę potworów. Ich powinno być, jak dobrze pamiętam, ze dwie te fale potworów. Słuchajcie, mamy 8 minut. Nie, na luzie damy radę. Teraz to faktycznie chyba może go na luzie pokonamy, jak już mniej więcej wiem co i jak. Oj, 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 okej, okej, okej. Było troszeczkę niebezpiecznie. Może weźmy pod górę, próbują nas zazionąć ogniem. Okej, na czwartą zaraz bijemy się. Okej, ten pokonany. Weźmy ich tu dobijmy. Okej, pad, powinien paść, bo słyszałem chyba takie coś. Tak, 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 tak. Pad nam, kochany skurczybyk. Jedyne co osobiście jeszcze ja sam mogę, słuchajcie, powiedzieć. Co niestety mnie leciutko zmusi, ci moje słuchaweczki poszły w kibini matę. Ja aktualnie lekko umie z forsy, ciężko umie z pieniążkami. I niespecjalnie mam jak te słuchawki kupić, a mnie to troszeczkę, słuchajcie, drażni, bo w tym wypadku, no, na jakości leciutko to, słuchajcie, materiału spada. Bo po prostu mikrofon wychwytuje dźwięk i... przepraszam, ostrożnie, ostrożnie. Ogólnie mam nagrany dźwięk i jednocześnie z mikrofonu, no, ten... ten... Jene, ale słuchajcie, słabo sięgam. I ten z gry jednocześnie. I jednocześnie, słuchajcie, z samych głośników. I to może prowadzić do echa, nie echa. Więc to jest trochę niepożądane. No ale cóż, nic wtedy z tym więcej nie zrobię. Ała! I drugie będzie już miał ała. Proszę bardzo. Mam nadzieję, słuchajcie, że póki co nie będzie to aż tak tragiczne. Na początku, słuchajcie, właśnie tak chyba pracowałem. Nie było chyba aż tak źle, mam nadzieję. Postaram to się, słuchajcie, jakoś to wysublimować, żeby było jak najlepiej. Mówcie sami, jak to mniej więcej widzicie. Okej. I teraz trzecia, ostatnia seria. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Bo mam mało punktów zdrowia. Chociaż nie, no nie, wystarczy w miarę pokonać lub zasięgnąć tej fajnej kuleczki. Proszę. Ostrożnie z tym, żeby tu się nie złapać i na ognistą łapkę, i na ich ogniste wyziewy z bebechów. Beka się nas próbują groje. Nieładnie, nieładnie, tak niekulturalnie, moi drodzy panowie. Okej, nagły zawrót i jebudu, i jebudu. Proszę bardzo, idealnie. Ojej, zahaczyłem niepotrzebnie. To powinna być ostatnia faza. Shit, shit, shit. O, mało brakowało. Okej, jeden golem, słuchajcie, jest z głowy. O, on trochę wcześniej ten wyziew zrzucił. Okej. No i zostały tylko nam, słuchajcie, te cholery. Okej. Całą serią walmy. Już? Nie, i jeszcze raz. I jeszcze raz, proszę bardzo. I teraz, słuchajcie, powinna to być ostatnia seria. Okej. Może nie krzątajmy się tutaj, słuchajcie, po bokach trochę. Wow, wow, dobra, trochę ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Może gdzieś tak tutaj, bo ja nie wiem skąd wyrzucić nagle te całe kamulce. Nie chcę nam się sparzyć trochę. Dobra, co ja mówię? Bokiem, a zaczyna na środek przechodzić. Dawaj, 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 dawaj. Teraz powinna pójść czwarta. I to chyba będzie ostatnia, słuchajcie, fala. Jeszcze jedną? Nie, dobra, dobra. On teraz się po prostu męczy. Ciężko wam powiem jest wbicie, słuchajcie, na te całe kamulce. Uj, niewiele brakowało. Dobra. Od czego mam paralotnie? Dobra. Obyło się bez paralotni. Tutaj, mój drogi. Jeszcze raz i... ostatnia łapka. Proszę bardzo. Na zdrowie. Chociaż to tak, akurat tak trochę, słuchajcie, dziwnie. Przebijam łapy, to ja chyba bardziej psuję to jego zdrowie. A teraz zepsujemy mu je całkowicie. O. Na zdrowie. Pożegnaj ode mnie, czy raczej... pozdrów ode mnie śmiercią. Pozdrów. No, on się tu rozpuszcza, biedak. W pewnym sensie, słuchajcie, pokonaliśmy ogień ogniem. Rozsadziliśmy ogień, lawę, czy coś w stylu... No dobra, wiecie co chodzi. Teraz to już luzik jest, wioska uratowana, wszyscy są happy, luzik!
No właśnie, niestety mnie słuchacie przenosi i teraz ja bym chciał tam wrócić i zobaczyć co to było, to nie mam szans, a dynamit mogę zdobyć właśnie tylko tej sali, w sali z bossem. A ciekawi mnie, po co to jest zrobione? Czy właśnie po to, żeby po prostu, nie wiem, gracz se polatał, czy nie wiem, może coś planowali tutaj i po prostu zostawili, bo zarzucili projekt, no tak mi to bynajmniej słuchacie wygląda, ale tak, leciutko 3 minuty przed czasem. Tate Interactive, Tate.pl, słuchajcie, napisy końcowe i tak, to jest, słuchajcie, już permanentny koniec gry. Sprawdzałem leciutko, no, nie sprawdzałem po internecie, nie ma tu żadnych bonusów, miałem osobistą nadzieję, że jakieś bonusy będą. Ale bonusów, słuchajcie, nie było. Ja tą lotka tego próbowałem gdzieś znaleźć, ale nigdzie go nie widać. Bo chyba można znaleźć ewentualnie tylko w tej całej... no, w tym całym wulkanie. Pogadajmy sobie z szamanem tak na koniec. Wspaniale! Jesteśmy uratowani! Lotek jest uratowany! A może dowiodłeś, że potrafisz pomóc? Przejdziemy teraz, słuchajcie, po każdym pelikanie i zakończymy mniej więcej, słuchajcie, tą rozgrywkę. Wypadałoby grę ocenić jakoś tak słabo, słuchajcie, lubię jakoś oceniać te gry. Po prostu siedzę, słuchajcie, i gram dla przyjemności, ale gdybym tak miał mówić, słuchajcie, o tych, że bardzo fajna, pastelowata grafika, która naprawdę przemówiła do mnie, bardzo mi się mocno, słuchajcie, wam powiem, podoba. Cała gra jest też bardzo fajna, potrafi wciągnąć... Gratuluję, dzielny kangurzek! Potrafi, słuchajcie, grafika urzec. Sterowanie, czasami, słuchajcie, można się pogubić po sterowaniu, ale nie jest, słuchajcie, gra zła. Dla dzieci jak najbardziej, do dorośli też ewentualnie czasem mogą tak rekreacyjnie, słuchajcie, cię przy tym posiedzieć. Ten wyścig, strasznie spodobał mi się ten wyścig, szalony jak cholera. Od czasu do czasu będę sobie, słuchajcie, tutaj wracał. Tego jeszcze tutaj. Jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie dumny. No i tyle, słuchajcie, na ten temat. Ja byłem wyklęty, to był ostatni odcinek, słuchajcie, z serii Kangurek Kao, Tajemnice Wulkanu. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. To miejsce póki co w tym cyklu, jak wcześniej mówiłem, zajmie Kulturę S2, nie wiem. Kusi mnie, żeby zacząć z następnymi seriami, ale wiem, że ich po prostu nie jestem w stanie skończyć, więc na razie tym sobie daruję. Komentuj... Chociaż komentować możecie, ale łapkować nie musicie, bo to mnie już też takie, słuchajcie, teksty denerwiają. Trzymajcie się i cześć. Hej!